Z listu świętego Pawła apostoła do kolosan. Bracia: Niechaj nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody. Sam, będąc zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki człowiek, bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia, nie trzyma się mocno głowy, to jest tego, z którego całe ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, Rozrasta się Bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego, jak gdyby żyjąc jeszcze na świecie, dajecie sobie narzucać nakazy? Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj. A przecież wszystko to dotyczy rzeczy przeznaczonych do zniszczenia przez spożycie. Owe przepisy. Zgodnie z nakazami i naukami ludzkimi. Przepisy te mają pozór mądrości, dzięki wymyślonemu kultowi, uniżaniu siebie i surowości, w odnoszeniu się do ciała, nie dzięki jakimś względom dla zadośćuczynienia ciału. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Zasiadający po prawicy Boga, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.